A gościem Poranka Wnet Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Uczestnik ULA programowego Prawa i Sprawiedliwości. Jakie nastroje po tym spotkaniu, po tym wydarzeniu politycznym? Zrobiliśmy kawał dobrej roboty programowej. Rzeczywiście 10 paneli, bardzo merytorycznych. Nie tylko ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, ale także goście zupełnie zewnętrzni. To nas niewątpliwie wzbogaca. No, zaprezentowane 4 propozycje programowe, które chcemy zrealizować. No ale jak zapowiedział prezes Kaczyński, to nie wszystko. Będą jeszcze przynajmniej 2 podobne kongresy, w tym jeden finałowy. Najprawdopodobniej we wrześniu, na początku września, gdzie pokażemy całościowy już program na następną kadencję. A czy pan poseł jako ekonomista jest zadowolony z tych 4 propozycji programowych, czyli podniesienia kwoty świadczenia 500+ do 800 zł, darmowe leki dla młodych i dla seniorów oraz darmowe autostrady? To jest optimum ekonomiczne dla Polski dzisiaj? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie wszystko. Tam w czasie poszczególnych paneli padały propozycje, które są niesłychanie ważne także dla polskiej przyszłości. No, na przykład ta z wypowiedzi premiera Morawieckiego mówiąca o Polsce jako jednej wielkiej strefie ekonomicznej. To jest zaadresowane do rozwiązania do wszystkich przedsiębiorców i zagranicznych, i polskich, choć nie ukrywamy. Chociaż jakby, panie pośle, ktoś dobrze by poszukał w pamięci, to już taką propozycję na tej realizację by znalazł, bo przecież mamy odejście od stref ekonomicznych, mamy Polskę jedną wielką strefą ekonomiczną. To zostało zrealizowane. To coś nie wyszło w tym poprzednim programie? Panie redaktorze, tylko no, staramy się pozyskiwać dla Polski inwestycje, że tak się wyrażę, z tej górnej półki dającej i znacznie hojniejsze miejsca pracy pod względem zarobków. No i dające większą wartość dodaną. Te proste możliwości rozwoju powoli się wyczerpują i to widać. No ale Polska przesuwa się do wyższej ligi, stąd zapotrzebowanie właśnie na nowe rozwiązania, nowe technologie. Świat ucieka do przodu. My w tej czołówce także musimy być. Więc jeszcze raz powtórzę, to są oczywiście rzeczy, na które czekali, można powiedzieć, wszyscy dziennikarze. Media naciskały, ale tam w tych debatach padało bardzo dużo różnych ważnych propozycji, które niewątpliwie w programie podejmiemy. Ale jak na razie wiemy o tych 4, że one będą zrealizowane. Pytanie o koszty tych propozycji. Kiedy Beata Szydło zapowiadała lat temu 8 program 500+, to mówiła, trochę pieniędzy wydajemy, teraz musimy trochę zarobić. Pokazywała źródła finansowania w luce VAT-owskiej chociażby. W tej chwili nikt o źródłach finansowania nie mówi. Skąd wy na to weźmiecie pieniądze, panie pośle? No rzeczywiście ten wydatek związany z waloryzacją to jest 20 parę miliardów złotych rocznie. Tak, to prawda. Panie redaktorze, to mówiąc precyzyjnie, to nie jest waloryzacja. To jest wyraźne podniesienie tej kwoty. To jest jej podwyżka o 60%. O waloryzacji byśmy mówili wtedy, kiedy ona pokrywałaby się z inflacją. Skumulowana inflacja od momentu wprowadzenia tego programu to jest według moich szacunków około 40%. Więc to jest, mamy podwyżkę 20 parę, 24, 23 miliardy rocznie, a to tak, tylko to jedna prawda. Z 4 propozycji. Skąd finansowanie? Panie redaktorze, te pozostałe będą już wyraźnie tańsze. To jest rzeczywiście dodatkowe obciążenie budżetu. No nie ulega wątpliwości, że my zakładamy, że sfinansujemy je z dochodów budżetowych. Jeżeli się przyjrzeć... Z wyższych podatków?
Nie, my na pewno podatków podnosić nie będziemy. Prawo i Sprawiedliwość obniża podatki, natomiast poszerzamy ciągle bazę podatkową. Panie redaktorze, oczywiście bardzo wiele razy rozmawialiśmy o tej luce VAT-owskiej i ona ciągle jest, choć no, trzeba uczciwie przyznać, że możliwości tego uszczelniania coraz bardziej się wyczerpują. Ale myślę, że takim wdzięcznym obszarem zainteresowania jest podatek CIT. My dla firm o niższym poziomie obrotów, no mówiąc wprost, polskich firm obniżyliśmy do 9% i to daje określony efekt. Natomiast jeżeli chodzi o firmy z kapitałem zagranicznym, szczególnie te duże, no to on w dalszym ciągu jest wysoki. Ale jeżeli przeanalizujemy, bo firmy mają obowiązek, wprawdzie z pewnym opóźnieniem, ale upubliczniać, to znaczy dostarczać odpowiednie informacje do Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo Finansów je upublicznia. Jeżeli popatrzymy na cały szereg firm z sektora, nie wiem, cyfrowego, handlowego, to ciągle widać, że ten podatek dochodowy wyraźnie odbiega od firm z kapitałem polskim, odbiega na minus. Tu pole do popisu jest jeszcze ogromne. My oczywiście, jeszcze raz powtórzę, nie będziemy podnosić podatków, ale podatki no, muszą być powszechne, czyli mówiąc inaczej i bardzo precyzyjnie, każdy, kto w Polsce osiąga dochody, powinien zapłacić podatki. Przez lata utarło się, że te firmy w duże nie płacą. To jest też pytanie, co robił rząd PiS-u przez 8 lat, że ci największe... Panie redaktorze, tutaj poprawę mamy znaczącą. Ja tylko przypomnę, kiedy przejmowaliśmy władzę, to dochody z CIT-u wynosiły 25 miliardów złotych. Na ten rok wyniosą 75 miliardów. Przez 8 lat wzrosły o 300%. To jest oczywiście część tego wzrostu wynika z rozwoju gospodarczego, z wyższych dochodów osiąganych przez firmy i w związku z tym wyższych podatków. Ale także tutaj mamy ogromne sukcesy. Ale jeszcze raz powtórzę, ten obszar ma jeszcze ciągle luki, które musimy zdecydowanie uszczelnić. Pojawia się pytanie, czy uda się 20 parę miliardów w jednym roku znaleźć tylko z podatku CIT. Niektórzy mogą mieć wątpliwości, ale to do takiej ogólnej uwagi, panie pośle, byśmy wrócili. To nie jest tak, że ten program jest przestrzelony, że on byłby dobrym programem lat temu 4, ale w obecnej kampanii wyborczej Polacy raczej oczekują niższych i prostszych podatków, jak powtarza Sławomir Mentzen, a nie kolejnych programów społecznych, rodzinnych czy socjalnych? Panie redaktorze, Polacy oczekują jednego i drugiego, zależy od grupy społecznej. Otóż no, jeżeli chodzi o niższe podatki, no to wykonaliśmy w tej kadencji no, ruch wręcz nieprawdopodobny, na który nie stać nas było przez ostatnie 30 lat, a w każdym bądź razie żadna z partii politycznych, które obecne są w opozycji, tego się nie podjęła. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatków w PIT-ie 10-krotnie. Jeszcze raz powtórzę, 10-krotnie. Wcześniej przez naszych poprzedników były to czasami po kilkanaście złotych rocznie podwyższane kwotę wolną od podatku. Podwyższyliśmy drugi próg, od którego płaci się tę wyższą stawkę do 120 tysięcy z 85. No i wreszcie obniżyliśmy podstawową stawkę tego podatku w pierwszym przedziale opodatkowania z 17 do 12%. To jest gigantyczna obniżka podatku. A jednocześnie to się nie przełożyło... Zerowy PIT dla ludzi młodych do 26 roku. Zerowy PIT dla ludzi w wieku emerytalnym, którzy dalej pracują. To są nieprawdopodobne obniżki podatków. Przyjęło się jakby... Chociaż to w debacie publicznej jest nieodnotowywane i chyba też nie jest odczuwane wśród społeczeństwa. No może poza tymi zwrotami z PIT-u, które rzeczywiście były duże i zostały zauważone. Poza tymi zwrotami, te zwroty są właśnie rezultatem tych wszystkich rzeczy, które opisałem. 30 miliardów złotych w wyniku tej operacji, 30 miliardów złotych rocznie zostało w kieszeniach podatników w stosunku do tego okresu sprzed zmian. Jeżeli ktoś mówi, że to nie jest znaczące obniżenie podatków, to zwyczajnie mija się z prawdą. Oczywiście być może PIT powinien być prostszy,
Nie, ale z tego, co słyszę, większość podatników, tych, którzy nie mają odliczeń i ma dochody z nielicznych źródeł, rozlicza się w 30 sekund z tego podatku. Co tu może być jeszcze prostszego? To jeszcze pytanie zanim przejdziemy do kwestii suwerenności, o to, że może warto tych, którzy zarabiają więcej, opodatkować. Czy takie pokusy, czy takie pomysły są w Prawie i Sprawiedliwości? Nie, panie redaktorze, takich pokus w Prawie i Sprawiedliwości nie ma. Z tego, co ciągle słyszę, są one na lewicy i uważam je za absurdalne. No, rozwarstwienie w ostatnich latach wzrosło. Bogaci są coraz bogatsi, biedniejsi wcale ich nie ścigają przez okres pandemii. No, chociażby. Panie redaktorze, my staramy się przede wszystkim rzeczywiście pomagać tym, którzy we własnym zakresie specjalnie pomóc sobie nie mogą. Natomiast absolutnie nie chcemy opodatkowywać tych, którzy są, można powiedzieć, motorem napędzającym polską gospodarkę i na pewno nigdy tego nie zaproponujemy. Pan poseł, naszym gościem Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, brał udział w panelu o suwerenności, tak można by go nazwać, Polski w ramach Unii Europejskiej. Ta suwerenność jest obecnie zagrożona? Nie tylko brałem udział, ale byłem, pochwalę się tutaj przed słuchaczami Radia Wnet, liderem tego panelu. Tak zdecydowały władze naszego ugrupowania. Rzeczywiście mieliśmy bardzo atrakcyjnych panelistów, trójkę profesorów, dwóch europosłów oprócz mnie, także wiceministra transportu. Bardzo interesujący panel taki z różnymi spojrzeniami na kwestie suwerenności. Tutaj jakby motywem przewodnim była suwerenność walutowa, więc możliwie jak najdłużej zostanie przy własnej walucie, jak pan doskonale wie. No, mamy w traktacie zapisane wejście do strefy euro, mamy tylko sami wybrać ten moment. No i pokazywaliśmy, że ten moment jest, czy powinien być, bardzo odległy, bo opozycja tutaj cały czas naciska, czasami nawet bardzo brutalnie, atakując prezesa Glapińskiego, że powinniśmy to zrobić, ale no przecież doskonale wiemy, że pieniądz nie pełni tylko tej funkcji płatniczej w wymianie handlowej, ale pełni także inne funkcje i te funkcje są niesłychanie ważne dla rozwoju naszego kraju. No jest amortyzatorem kryzysów. Tych kryzysów bardzo solidnych doświadczyliśmy i złotówka w tym zakresie się sprawdziła. No, umożliwia własną koncepcję walki z inflacją, co pokazuje pan prezes Glapiński, że ale podwyższa... daje wyższe oprocentowanie kredytu, przynajmniej w tej chwili. Panie pośle, o euro jest łatwo rozmawiać. Tutaj nie jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Umożliwia strategię gonienia. Panie redaktorze, w czasie kryzysu, w czasie tych czterech ostatnich lat, Polska jako jeden z nielicznych krajów, właśnie dlatego, że dysponuje własną walutą, nadrobiła 6 punktów procentowych w tym wskaźniku PKB na głowę mieszkańca mierzone siłą nabywczą. Większość krajów Europy Zachodniej miała tutaj tak zwane ujemne przyrosty. My jako jeden z niewielkich krajów, 6-punktowy przyrost. To pokazuje, co daje waluta, własna waluta, w czasie ale kryzysu. Tu pewnie spór jest mniejszy, chyba można powiedzieć, że też jest duży spór i chyba też o tym był trochę ten panel między koalicjantami, między wami a suwerenną Polską, Patryk Jaki na łamach Interii, no bardzo krytycznie o premierze, który się zgodził chociażby na pakiety klimatyczne forsowane przez Tuska i Niemcy, tak mówi inny europoseł Patryk Jaki. No to jak to jest z tą suwerennością? Premier i jego ekipa dba o polską suwerenność, czy się poddaje, jak mówi Zbigniew Ziobro? No panie redaktorze, walczymy o tą suwerenność także w Brukseli, tylko tutaj musimy mieć więcej sojuszników. No, do niedawna byliśmy, można powiedzieć, samotnym białym żaglem. No, były Węgry. Teraz ze względu na ich politykę wobec Rosji, no wprawdzie współpracujemy, ale z bardzo dużymi zastrzeżeniami do tego kraju. No, musimy rozeznać, co chcą zrobić Włochy. Wydawało się, że pani Meloni rzeczywiście pójdzie ścieżką Prawa i Sprawiedliwości, ale pojawiają się w tej sprawie pewne wątpliwości. Rzym podpisał ten, to,
ten apel do krajów europejskich o zniesienie zasady jednomyślności w Radzie Europejskiej. Wydaje się, że Rzym jest cały czas z Niemcami. Jak mi się wydaje, stanowisko jeszcze ostateczne, szczególnie pani premier. Pani premier też jest w koalicji, a ministrem spraw zagranicznych no jest człowiek, no, lider takiej już niedużej teraz partii, ale znaczącej, szczególnie na gruncie europejskim. Więc widać tam pewne problemy wewnętrzne. Miejmy nadzieję, że pani Meloni te problemy opanuje. No dobrze, ale Patryk, jak i cała suwerenna Polska mówi, premier zgodził się w grudniu roku 2020 na pakiet klimatyczny. Trzeba było dać wtedy weto. Teraz jest kłopot. Sam pakiet Fit for 55 odbiera nam suwerenność, czy nie odbiera? Panie redaktorze, powtórzmy to jeszcze raz. Nie było głosowanego pakietu Fit for 55. Nigdy. On się składa z 13 różnych rozwiązań, z których większość no jest głosowana podwójną większością. Natomiast mamy jeszcze do rozstrzygnięcia sprawy podatkowe i tutaj mamy póki co prawo weta i zapewne z niego skorzystamy, więc naprawdę dobrze by było trzymać się faktów. Ale to Patryk Jaki, to wszyscy politycy suwerennej Polski oszukują obywateli, oszukują wyborców, atakując premiera. Powtórzmy jeszcze raz, panie redaktorze. Wtedy, kiedy te rzeczy były kierunkowo głosowany był wieloletni budżet, głosowany był fundusz odbudowy i kierunkowo propozycja redukcji, podwyższenie poziomu redukcji z 55 do 40%. I można było, jeżeli byśmy wtedy zgłaszali weto, choć tego formalnie nie głosowano, mogliśmy nie zgodzić się po prostu na konkluzję Rady Europejskiej. No, proszę sobie wyobrazić, trzeba było tak zrobić? Odpowiedzialność za wysadzenie w powietrze wieloletnich ram finansowych. Przecież byśmy zostali obdarci ze skóry zarówno przez Polaków, ale szczególnie przez inne rządy. Nie mielibyśmy szans na rozmowę o czymkolwiek, o przyszłości. Trzeba naprawdę miarkować te wypowiedzi kolegów z Solidarnej Polski. Namawiam do takiego miarkowania. Już suwerennej, panie pośle, już suwerennej. Tak jest, trzeba pamiętać, wszystkim się jeszcze myli. Będę się starał, tak, nie popełniać tego błędu. Panie pośle, to już na koniec w tym opisie, bo to też Patryk Jaki krytykuje w tym samym wywiadzie chociażby zgodę na warunkowość wypłaty środków. I mówią tak, premier Mateusz Morawiecki i jego drużyna, jego ekipa mówi co innego, ale działa tak samo jak działał Donald Tusk. W takiej faktycznej sferze w europolityce się nie różni niczym od Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, Patryk Jaki i suwerenna Polska ma prawo do swoich ocen. Są samodzielną partią polityczną. Natomiast mechanizm warunkowości wobec Polski nie jest używany. To, co się dzieje z KPO, to nie żaden mechanizm warunkowości. To brutalna ingerencja polityczna. I jest kwestia sposobu reakcji. Próbujemy w kompromisie tę sprawę załatwić. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wreszcie zajmie się tą ustawą, no to jest zobowiązanie Komisji Europejskiej, że pieniądze zostaną odblokowane. No ale teraz piłka jest po naszej stronie. Tu nie ma żadnego mechanizmu warunkowości. Mechanizm warunkowości wobec Polski nie jest stosowany. Więc to, co do elementarnych faktów, powinniśmy przynajmniej być przyzwoici. Za mniej więcej rok będą wybory do Europarlamentu. Ta kadencja się kończy. Czy w tym, co pan wszystko powiedział, pan poseł uważa, że do eurowyborów, ale też do wyborów krajowych Prawo i Sprawiedliwość powinno iść razem z suwerenną Polską, czy jednak za dużo już was różni w kwestii recepcji czy optyki polityki europejskiej? Tak jak to mówi o tym prezes Kaczyński, szerokim namiotem, gdzie mieszczą się różne nurty po prawej stronie. I ciągle się w tym namiocie mieścimy, tylko no, dobrze by było, żeby koledzy z Solidarnej Polski nie przekraczali pewnych granic. Rozmawiamy o tym, no, bo jesteśmy razem w Europarlamencie i ta rozmowa nie wygląda na tym poziomie źle. Natomiast no, często publicznie artykułowane są rzeczy, które moim zdaniem są dużą przesadą. To jeszcze dopytam, panie pośle, suwerenna Polska przekracza te granice bycia w jednym namiocie politycznym? Nie przekracza tych granic, natomiast no, bardzo często w tej ferworze publicznej dyskusji no,
mówią rzeczy, których nie powinni mówić. No tak jak no właśnie mechanizm, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, on wobec Polski nie jest stosowany. Rzeczywiście jest, zgodziliśmy się na niego, no ale jest tak precyzyjnie opisany, że naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska go łamała. Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia, do zobaczenia. Mamy godzinę 8:32. Państwo słuchają Radia Wnet i Poranka Wnet. Za chwilę do studia wróci Jaśmina Nowak, ale zanim to nastąpi, to my posłuchamy piosenki pani Meli Koteluk.